Podobno jestem wariat. Podobno jestem wariat. A wariat pochodzi od warius. Inny, niezwykły, nietypowy. Jeszcze 200 lat temu wariat był największym komplementem, że jesteś wyjątkowy, jesteś niezwykły, jesteś nietypowy. Nie jesteś częścią ciemnej masy. Natomiast potem się trochę nazmieniał przez te ostatnie 200 lat. Jeżeli odstajesz od reszty, w jakiś sposób wyróżniasz się, to możesz być niebezpieczny dla nich. I Drescher napisał taką piękną książkę, Białe lwy muszą umrzeć. To znaczy, że jeżeli się odróżniasz od innych, może się okazać, że jesteś lepszy. A skoro jesteś lepszy, to jesteś zagrożeniem dla tych, którzy chcą być przeciętni i mogą cię zagryźć. Dlatego proponuję, jak długo nie jesteś na emeryturze, to się nie odróżniaj. Na starość już wolno.